Łyżką jednotonową. Nie no. Ty wiesz co, ten mały kawałek to jest 50 tysięcy. 50 ton. No, No. małym ciągnikiem to tu się zarąbiesz, nie? 50 łyżek. No. Ty, to w zimę to fajnie można codziennie wywozić. Tylko musimy znaleźć miejsce. Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Spółdzielnia Babrost. Dzisiaj mam przyjemność grania jak kobita, to najprawdopodobniej pan Osa. Witam. No właśnie. A jak takiej czarnej czapce, to jest to Teci. Witam, witam. Dzisiaj, kurczę, znowu ten obornik nas tutaj niesamowicie interesuje. Cały czas chodzimy koło tego obornika, czekamy, aż się go więcej uzbiera. W sumie już nawet znalazłem miejsce, gdzie go będziemy wywozili. I w sumie tam dzisiaj nawet chyba będziemy pracowali, bo dzisiaj będziemy zwozili słomę. Nie, siano. Siano, co nie? Siano, siano. Dobra, na trzy maszyny w sumie. Panowie, rozszczepiajcie, lecimy sobie, bo tutaj nie ma co gadać. Ja sobie podłączę, będę jeździł Merlo. Kurczę. Będę jeździł Merlo, ostatnio na... To co, Osa nie bierze tą drugą platformę, no nie? No, wiesz co, wiesz jak zrobimy? No. Dajcie mi jedną platformę, bo ja sobie podczepię do tego Merlo. Ciekawe, czy ja mogę podczepić do tego Merlo platformy. Jeżeli tak, to no, polecimy sobie w taki sposób, że ja polecę z wami tam załadować na łąki i będę ciągnął jedną platformę. Jak najpierw załadujemy tą platformę, którą ja ciągnę, bo ty będziesz jechał byczkiem, czy tam kto będzie byczkiem jechał. Jedziemy tak, dwunastką, byczkiem i Merlo, ok? I teraz tak, ja mam na Merlo mam platformę, załadujemy tą platformę pierwszą, we dwóch, ja sobie pojadę rozładować, no, a później będziecie dwunastkę wrzucać i dwunastka będzie tylko tak wahadłowo, będzie dojeżdżała kursować do mnie. No, będzie dojeżdżała do mnie, a już będę miał rozładowany. Czekaj, to w lewo czy w prawo? Nie, no w lewo musisz. Będziesz do mnie dojeżdżał, nie? I będziesz odbierał pustą, a pełną będziesz zostawiał. Tak więc tak sobie to wymyśliliśmy. Jedź, kurczę, tylko że tak. Tu jest tego typu sytuacja. O kurczę. Jest tego typu sytuacja. O, patrz. O, to jest kiszonka. Kiszonkę wreszcie mamy. To się trochę zmieniło. Zobaczcie, jak pan Osa ładnie poukładał. Że mu się chciało. Elegancko. Ale w sumie nie mielibyśmy gdzie tego siana poukładać, szczerze chłop mówiąc. Chłop ma tak... talent, nie ma co. Nie, no kurczę, to cierpliwość, cierpliwość. No to też. To cierpliwość, to trzeba, kurczę, wiesz. Ktoś musi po prostu to lubić układać, bo ja bym to... Jeszcze na multi? Ty, ostatnio na Atlasie Polski układałem. Ja ci kręcę. O mój luju. Niesamowicie było to. Trochę się tam... ty, wiesz co? Czekaj, bo tam widzę, że jeszcze jest nie... No też coś widziałem, jakieś siano. Nie, to jest Osa, to jest chyba te pole, to jest ta chyba łąka, co dwa dni kosiliśmy, nie? Tak, tak. No i tam już częściowo jest, poczekajcie, jak sobie pojadę, to widać, że częściowo jest, ale chyba środek jeszcze nie ma tego. Nie ma jeszcze tam siana. Tam chyba dwa przejazdy były zrobione, to już siano było, a reszta była chyba jeszcze trawa. I jeszcze jest w ogóle, bo tutaj jest mnóstwo łąk, co nie? Ale tutaj jest fajnie z tymi łąkami. Ja cię kręcę, tu jest dużo łąk. Mnóstwo łąk, my mamy je wszystkie te łąki. Tak więc tu jest, czekaj. Polecimy do sobie na sam koniec, tam na ostatnią łąkę, bo tu jeszcze jedź, jeszcze jedź. No tam na sam, tam. Na sam koniec, bo tu jest jeszcze w lewo tam skręcić, tu jest mnóstwo tych łąk. Tak więc, zobacz, tutaj, ja to prasowałem, nie? A to chyba, Osa, to ty tutaj kosiłeś, nie? Tak. Z Szymonem jeszcze... chyba kosiliśmy tutaj. Z Szymonem, tak? Tam pomagał mi trochę. Ale powiem wam, że na tej mapie chyba lepszej drogi takiej polnej, wiecie, polej na tej nie widziałem nigdzie. Z taką nie ma... teksturą, no nie? To no, tak jeszcze... fajnie wygląda. Jeszcze fajnie... Się jechać chce. Ale weź depnij mu tam, bo powoli jedziesz, kurczę. O, podziwiam widoki. Podziwiać widoki to wiesz co, w PGR-ze można, w spółdzielni to się ciężko pracuje. W PGR-ze też się ciężko pracuje. On tutaj przyjechał, bo on wiecie, z miasta jest to. Widoki miasta, będzie. No. Widoki będzie. Ty widoki chcę podziwiać. I ja cię jeszcze kręcę. Dalej? Nie, już dalej, tam już. To już by cię powiezło trochę. Dobra, ładujemy sobie tutaj. Dobra.
Ile to, ile tutaj panowie wchodzi? Na dół wchodzi 4? 8. 8 na dół i 2 i 3. Nie, no to kurczę, tu będzie elegancko. To my jedno załadujemy. To jedno? Nie, bo tu... Słuchaj, bo to jest coś takiego, że te łąki to są na polach po prostu i trzeba je... O panie, ile tu będziemy mieli roboty? Tutaj będzie dużo roboty, bo trzeba będzie to wszystko nawieść. No, zaorać. Zaorać, wapnowanie. Wiesz, ile tu wapna pójdzie? Ja cię kręcę. Normalnie, poczekaj, koguta, żebyś mnie widział, bo teraz będziesz wejdziesz na tą belę i będziesz podziwiał, tak? To dobra. To już, kurczę, zaraz ty... Czekaj, ja muszę na mapę luknąć. Bo patrzcie, tu są nasze łąki, tutaj jest, o, tu jest w ogóle nasze gospodarstwo, tu jest jedna łąka. Tutaj jest, chyba są stawię, łąki, tu stawię, łąki. Stawię. Tutaj są łąki, tu jest dopiero skoszona trawa, jeszcze nie ma zrobione siano i my jesteśmy tutaj. I zobaczcie, bo z racji tego, że mamy tutaj mnóstwo pól, o, to w tym rogu, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, będziemy obornik wywozić i najprawdopodobniej wapno przywiezie. Czyli panowie, gdzie to jest? Podejrzewam, o, tam gdzie dwunastka stoi, gdzieś w tamtym rogu będziemy musieli to ogarnąć. Tam będziemy musieli, dobra, weź mi tutaj przywóź te, ale ja to jakoś ogarnę to, jeśli uda chyba rzucić. Nie, jakieś tam pingi są znośne, tak więc nie będziemy to jakoś tam, wiesz, szybko chodzi, nie? O kurcze. Będziesz pasami tutaj. Chodź tutaj, zamiast podziwiać, to będziesz pasami to spinał. A nie będziesz podziwiał. Będziesz podziwiał, ale... Dobra, to wrzucaj. Elegancko to ogarnęłeś. No, tu w tym rogu, o, tam, będziemy właśnie wapno wozili. Bo najprawdopodobniej w przyszłości tamte pola też. Będziemy musieli tu jakieś kawałki płyty obornikowej. No, dawaj. Tu jest idealne miejsce, o, ty. Idealnie. Zobaczcie, jaka fajna jest tekstura łąki tutaj, nie? Ona jest inna niż... Jeszcze raz widzę coś takiego, nie? Taka... To jest tekstura taka, bo tekstura gleby jest inna. Kurczę, wiesz, elegancko to wygląda. Bo taka, wiesz, zwykła malowana trawa, no to ma... O, tutaj tak wygląda, nie? To tekstury taka... nizmo, no nie? Są no tak, ale to jak na polu zasiejesz trawę, to tak wygląda. Bo tutaj te łąki to nie są takie namalowane łąki, tylko to są po prostu pola, na których jest trawa. I one nie mają numerów, nie? Tylko kupujesz sobie jeden jakiś potężny farmland i tyle. I tak to wygląda. Dzięki temu ta tekstura jest elegancko. Ty widziałeś w komentarzach pod tym... o tym oprowadzaniu, jacy ludzie, kurczę, te... Jakie ceny dodawali za tego grata? Za dwunastkę? Nie. Ty, normalnie ludzi powiesło. Jeden bo wie, to... Jak ktoś by inny sprzedawał, to było... Kilka. Ale tam... weź... No dobra, no nie, słuchaj, no to jest dobry ciągnik, to jest elegancki, fajny ciągnik, ale kogoś powiezło, dał, tam wiesz, jeden tam rzuci 45 tysięcy, nie? Komuś powiezło i tę walutę mu się pomyliła, euro wrzucił 30 chyba 5 tysięcy, ja mówię, ja ci kręcę, ludzi powiezło. Nie no, tak, nie wiem, może za 30 by poszedł, się wydaje, nie? Ale złotych, nie, w euro. A poza tym, jak oni tyle chcą... Jak tyle oferują, ty może coś w nim jest takiego specjalnego, to chyba go nie będę sprzedawał. Ewentualnie, bo teraz Katfan na dniach wydał chyba tego Zetora. Zetora, no. No, to byśmy za Zetora, tylko... Wiecie co? Zaraz wam powiem, jakie tu mamy problemy. Wiadomo, w tej spółdzielni to będzie dużo problemów. Raz, że paszowóz nam nie działa, spieprzył się, no bo to ruski stary grad. Okazuje się, że za ścielarkę będzie robił. O, idealnie. Tak więc będziemy musieli sobie kupić paszowozy. Mamy 223 tysiące, bo sprzedaliśmy sobie zboże. Co tam pszenicę mieliśmy? Sprzedaliśmy. Jeszcze tutaj w ogóle jakoś dziwnie jest, bo ten Szymon jak sprzedawał, to się okazuje, że tu chyba jakieś limity są. I chciał sprzedać całe zboże, nie? Czy tam może nie całe, ale większość. I okazało się, że nie mógł sprzedać. Czajcie? Normalnie nie można było, bo ja też próbowałem, myślałem, że... Dobra, to przyciągniemy. To jest taki dwóch łąk tylko tyle? Bo ja tutaj wahadłowo nie będzie jeżdżenia, powiem ci. Bo ja myślałem, że to może być jakaś wina, nie wiem, może on nie mógł sprzedawać, gdzie tam. Też próbowałem, nie można było. A nie, zobaczymy, a później nie wiem, czy on następnego dnia to sprzedawał. Dobra, spadamy z tych łąk, tutaj niedużo było.
tej trawy jest jakoś taką mało. Już tak mi się wydaje. I tutaj już się spóźniliśmy, tak więc już jedne sianokosy są w plecy. W ogóle kilka rzeczy odkryliśmy, ale dobra, nie będziemy we wszystkim w jednym odcinku o wszystkich nowościach mówili. Bo było kilka rzeczy, co nie? Będzie. Z sieczkarnią będzie ciekawa sytuacja. Kurczę, to stare graty są jakieś. Niby kurczę elegancko. Dobra, to sobie zabieraj to. Niby to elegancko wygląda. Ale to tylko na papierze to wygląda elegancko. Bo tak naprawdę to nie jest fajnie. Nie jest to pyszne. Dobra, lecę sobie tutaj wezmę z daleka. Niekoniecznie chyba z ty. Dobra, to ja jedno to rozładuję, bo i tak później będę musiał. Ostatnim razem wrzucę 3. Elegancko, tak? Nawet tutaj będziesz chytał. Nie będziemy wysoko tego ustawiali. Uwaga, żeby cię do mnie nie uderzyło. Koń. Złapię. Dzięki. Dobre. Tak, elegancko, kurczę. Nie, to niekoniecznie ja, ale osa. Całe szczęście, bo ja generalnie skilla nie mam, ale najczęściej sobie dobieram ludzie, którzy mają skilla. Żeby nie było później, że jest u mnie taka, wiesz, na maksa wszystko rozwalone, to ci co się znają i co mają skilla, to robią. A ja no zobaczcie, jak osa tam poukłada. Ja bym tego w życiu tam nie ułożył. Albo mi to zajęło ze 2 dni. I pewnie bym jeszcze, no nie, bym się rozpił, jakbym to miał układać. Pan depresję sprzedał spółdzielnie. Depresję bym wpadł, kurczę. Ej. Nie sprzedał, tylko przepił, o. Ła, jakieś tak krzywo. Wziąłem to dziadostwo, myślałem, że tym się będzie dobrze jeździło. Nie, ona jest dobra. Te merlo i całe szczęście, że jest taka jedna też. Elegancko sobie zapodamy, ale łąki są zadbane, kurczę. Czekaj, to może ja się podepnę pod tą platformę i... Czekaj, wiesz co, może będzie nawet taka sytuacja. Albo nie, bo wiesz, chodzi o to, że trzeba to już pojechać tam zacząć rozładowywać. O panie. Ty. Oj, nie, poczekaj, chyć jedno tylko. O kurczę, jak ty to chyciłeś? Co ty zrobiłeś? Aha, jeszcze jest jedna rzecz, tabelka, te kostki, bo my już siano raz robiliśmy chyba na jakimś odcinku. Tego, co mi się wydaje. O kurczę, to tam ten. Pewnie, zaraz poczekajcie, ja to poprawię. Okazuje się, że te kostki co 2000, co 2000 robią, prasa. Uwaga, ja to wezmę, zepcham, to one wszystkie zginęły. Wyobraźcie sobie. One wszystkie zginęły, normalnie szlak mnie trafi. Jak się zorientowałem, bo było, uwaga, ty, zobacz. Ty musisz odpiąć, bo chyba chyciło. Balkę też. O. Tu. Te kostki, okazuje się, że ta prasa, co robi, no, generalnie, bo to jest modyfikacja, to nie jest prasa. Tamta prasa, macie rację, robi 4000 kostki, ale jest taka modyfikacja, która... tą modyfikację możemy sobie ustawiać, jaka objętość będzie tej kostki. I ona generalnie na singlu fajnie działa i to jest fajne. I tutaj też myślałem, że to będzie dobre rozwiązanie. Z racji tego, że przy słomie my tu będziemy to belowali. I ta prasa miała taką opcję, że ona nawet może robić belki 8000. To wiecie, jakoby była dla nas oszczędność czasu i pracy tutaj, gdybyśmy robili 8000 belki. Czekaj, bo ja już nie wiem, którą majkę mam. Dobra, tędy. No prosto. Dobra, tędy. To była niesamowita oszczędność czasu. Stronowiec, no nie? Co tam jest, taki rośnie? Gdzie? W Stronowca mam jechać, nie? No. No, wy tutaj wrzucajcie na drugą przyczepę, ja to pojadę już rozładowywać. Tak więc, miało być coś takiego, że ta prasa, niekoniecznie, że tam małe 2000, chociaż to też mogło być dobre, bo by łatwiej nam było robić ten TMR-a dla krów, gdyby były mniejsze też kostki słomy. Ale ja zamyślę, że moglibyśmy sobie robić 8000 bele i byśmy w niej po prostu miejsca potrzebowali. A tutaj będzie oczywiście, ale fajna ta droga, górka i dół, fajna. I żebyśmy mieli po prostu więcej, jak gdyby, no, też mniej miejsca, bo ta jedna belka to 8000.
Nie, oczywiście my możemy je sobie rozcinać, później wspywać i takie rzeczy i tak kombinować. No ale niestety ona na multi giną. Te belki giną, bo chyba jak to jest pełny dzień, jak jest, to, to ginie. Więc kurczę, ja będę chyba wygniatał tutaj. O, ja cię kręcę, nie pomyślał Anton. Dobra, już wiem jak to zrobię. Tak więc niestety nie będzie tych dwóch, ale to był dobry pomysł, moim zdaniem to był dobry pomysł. Osa, ty wszystko tam ten opryskałeś? Tak, na kwasty, tak. Wszystkie pola? 16 chyba nie można było jeszcze opryskać. Ale na kwasty można opryskiwać, tylko nawożenie. Na kwasty wyprzedzający to może być. Zobaczcie, ile tutaj mamy słomy. Dobra. A więc musimy... dobra, bo zacząłem temat. Najprawdopodobniej te 12.04... To jest 12.04 czy 16.04? Czy nie wiem. 16. I to sobie... ten. To po prostu je opchniemy. Sprzedamy... O kurczę, nie wygnie. O, już wygniatanie się włączyło. Ten. Sobie po prostu sprzedamy. Kupimy sobie zetorka, tego od Katfana, co tam wydał ostatnio, bo jest fajny, elegancki, nie? Jest poprawa jakościowa, to będzie widać. Wiadomo, trochę trzeba będzie dopłacić. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o ciągnik, jeżeli chodzi o maszyny, to paszowóz będziemy musieli kupić, ponieważ ten paszowóz, który mamy, ten Rusek stary, to on za bardzo nie ogarnia, to okazuje się. Nie za bardzo ogarnia tego, co my chcemy robić i on będzie służył tu jako ścielarka. No i tyle, wystarczy. Ścieliła, tak więc będziemy tą maszyną, tak więc kiszonkę już mamy, bo nam się zrobiła. Tak więc będziemy musieli kupić paszowóz. No, paszowozy są... No co tu mówić, taniej nie należą, to nie są najtańsze maszyny. A szczerze mówiąc, ile tutaj osa na dzień? TMR przy tym małym pogłowie, przy tym małej ilości krów jest. Nie pamiętacie, nie? Ale, znaczy nie, ja pamiętam. Ale dość sporo. Mieliśmy chyba wtedy 50 tysięcy przywiezione, tak? No 50 tysięcy to zrobione, a to jest, wiecie co? Powiem wam tak, w tym momencie, na tej niewielkiej ilości krów, co my tutaj mamy, no w sumie nie ma to aż tak dużo tych krów, i one są jałówkami, one jak gdyby, one jeszcze więcej będą żarły. Bo jak będą na wadze przybywały, to one mają większe wymagania wtedy, nie? No to, znaczy nie wiem jak jest, znaczy dobra, na dwa dni jest 85 tysięcy litrów. Tak więc... No, tego TMR-u trzeba będzie trochę robić. Już myślałem, żeby fabrykę postawić TMR-u. Ale to by kosztowało chyba 1 600 000. To gdzie? Przecież tego nie... To 1 600 000 to nigdy nie uzbieramy. Nie ma bata. Nie zniesie takich wydatków. Nie, tak więc będziemy musieli zainwestować sobie... kurczę, chyba źle. Czekajcie, to zostawię. Zainwestujemy sobie w... na pewno będziemy musieli kupić paszowozy i to nie jeden. Najprawdopodobniej kupimy te... Nie wiem, czajcie, taki Rusek jest też. On jest chyba tani. On jest tylko ten KTU? 10... No, no, bo ten co my mamy, to też jest KTU, tylko że jakiś stary. Tylko, że tamten jest nowszy. No, tamten jest nowszy. Włosiowy, aż nie skrętna chyba tam, no nie? No, i on chyba 10 tysięcy, pojemność 12. No. No, pojemność nie jest rewelacyjna. No, ale dlatego my sobie tą kieszonkę tu przytargaliśmy. Tak więc chyba dwa będziemy musieli, bo to więcej osób będzie musiało robić. No, chociaż nie, no... To zobaczymy, ale to jednak trochę nam czasu zajmie, szczerze mówiąc. I będzie to dosyć ciekawe. No, czyli zepnij pasami. Później... Ta jedna mi się wysunęła. Później to będziemy chcieli kupić jakiś większy paszowóz. Tyle tylko, że teraz... No albo teraz kupić większy paszowóz i się nie męczyć, albo mniejszy jeden, no, albo mniejsze dwa. Chociaż nie, no nie. Ja bym był jednak, żeby kupić dwa paszowozy i lecieć, bo żeby kupić więcej krów, nie? Zwierząt, żeby więcej było łażenia koło nich. No i trzeba wziąć pod uwagę, że my tak mnóstwo pieniędzy wydamy na wapno. Mnóstwo. Z drugiej strony może osa.
i na nawozy. Łąki całe trzeba znawieźć. Bo dlaczego my tak mało tej trawy zbieramy? Ponieważ łąki wymagają, no, kurczę. Raz, że nie mają nawożenia, bo nie mamy gnojowicy w tym momencie, a jak sobie zobaczyłem, ile by mnie to wyniosło, gdybyśmy to zaczęli nawozić. Ja już tam nawet chyba byłem. Chyba nawet na jakieś łące nawoziliśmy, nie? Nie wiem. Było nawożone. Było na jakieś łące nawożone dopiero. I... ale to będzie nas wynosiło mnóstwo. Docelowo wiadomo, chcielibyśmy nawozić to gnojowicą. No ale na razie to nie ma aż tak dużo tej gnojowicy. I chyba sobie odpuścimy... znaczy obornik sobie robimy u krów, no bo jest wypychany, tak więc fajny. Fajnie, może być fajna akcja gdzieś z wypychaniem. Natomiast świń wiele nie mamy, tak więc ze świń nie mamy zbyt dużo gnojowicy, nie? W ogóle wiadomo, że jak na sezon ktoś gra, to zawsze te początki, pierwszy sezon jest bardzo ciężki. Bardzo dużo osób się zniechęca, bo po prostu no jest ciężko. Nie ma obornika, nie ma niczego, wszystko trzeba orać. A więc jest ciężko, nie? A każdy chciałby mieć jakoś tam jeszcze długo czekać, no i wiadomo, nie? My jesteśmy potężnie zadłużeni. Co prawda, ja jakieś 200 tysięcy... O kurczę, widzę, jak tam kurczę ganiasz. Jakieś 200 tysięcy to możemy wziąć kredytu, no bo... O, ciekawe, czy ja 3 wezmę. Patrzcie, jaki cwaniak jestem. O, teraz powolutku. 200 tysięcy kredytu to my jeszcze dostaniemy. No ale ja nie chciałbym, kurczę, te 200 tysięcy na nawóz wydawać. A tyle może być, kurczę. Kurczę, uwaga! Ty, złapałem 3! No nie jest dużo wydatków. Dobrze, że ten pług jest duży kupiony, nie? No i chyba niestety wrócimy do praktyki pegierowskiej, gdzie będziemy kupowali znowu szmelc. Taki, co wiesz, kosztuje grosze. Ale jeszcze no... nie ma z tyłu, nie? Słucham? Tu z tyłu siana jeszcze nie ma, nie? Nie, tam jeszcze się nie zrobiło. Tam jutro dopiero będzie. A, bo dzisiaj wieczorem. Bo no dzisiaj dobra, jest... mamy wszystko. Już? No. Ty, no to właśnie, zobaczcie, ty z tylu łąk, a my tylko tyle siana. Bo ja to mam 10 belek. Ty, wiesz co będziemy musieli zrobić? Chyba ten owiec poleci na kiszonkę. No. Aczkolwiek jeszcze dwie łąki są, które przeparają się w siano. No tak, ale no tam... No z tyłu tych łąk. No to zobacz, no to patrz. Dzisiaj zebraliśmy, dzisiaj byliśmy na tych... O, dobra, no tu zebraliśmy to i z tych łąk. Czekaj, nie, bo już zdziczałem. Nie, tak, bo tu jest tak, że tu jest to jest łąki, są razem. To wszystko, tylko że tu jest ogrodzone, jak gdyby na mapie tego nie widać, bo tu jest taki żywopłot, jak gdyby tam krzaki, nie? No to zebraliśmy stąd i tu jeszcze było jedno, nie? Stąd, z tych łąk zwieźliśmy, nie? To nam zostaną jeszcze tyle. No to tyle, co dzisiaj zwieźliśmy, plus jakieś 20% więcej. To jest tyle z jednych sianokosów. Czyli łącznie ze wszystkich sianokosów podejrzewam, że mielibyśmy 4 razy tyle, co teraz. No bo tu jeszcze jest jedna łąka tutaj, taka dosyć duża, gdzie były kostki robione i tak dalej. Ale pomyśl sobie, że ile tutaj jest. 4 tysiące, popatrz, jak mają 85 tysięcy, to my teraz tak, 2, 4, 6, 8, 10. To ja w tym momencie tutaj pod wiatą mam siano na jeden dzień dla krów. A gdzie, kurczę, sezon 9 dni trwa. No. Chyba będziemy musieli owiec polecieć na kiszonkę. Tylko, że jak będziemy musieli polecieć na kiszonkę, to okazuje się, że będziemy musieli kupić przystawkę. Bo ta przystawka do tego ruska, to ona, nie wiem z jakich powodów, może jakieś tam ma religijne przeciwwskazania, ale ona za bardzo do zbóż takich, wiecie, jak nie wiem, tutaj żyta nie ma, no ale do owsa to ona nie ruszy owsa, nie? Trzeba będzie przystawkę chyba od Forsznita sobie zapodać. Tak więc, czego się nie ruszysz, to tutaj są wydatki. Czego się nie ruszy, to tylko widzisz, że wydatek zaraz za tym stoi. Tak więc, no nie wiem, może tego Zetora sobie odpuścimy. Tylko sprzedamy ten ciągnik, który mamy do sprzedania, jeden. To jest wyremontowany.
Wiesz, ta ruska sieczkarnia jest wydajniejsza niż Forsznik. To ci powiem. Z drugiej strony, ona jest droższa. Tyle, tylko że ona ma już tyle motogodzin wybitych, że ona już nie będzie kosztowała, jakbyśmy ją chcieli sprzedać. No, 50 tysięcy. No, 50 tysięcy, no to Forsznik kosztuje 50 tysięcy. I będzie mniej wydajny. No bo ruska jest bardziej wydajna. Ona jest wydajniejsza. Jeżeli chodzi o przystawkę do kukurydzy, której jeszcze nie mamy, to jest wydajniejsza. Dobra, spróbujcie odciągnąć tą przyczepę, bo tutaj ja już kurczę... Weź to spróbuj odciągnąć. Dobra, będziemy kończyli ten odcinek. Jak widzicie... W sumie fajnie, że taki odcinek jest, bo tutaj... O, sorry, poczekaj. Trochę precyzji wymaga, dosyć dużo czasu zajmuje. Ale można sobie też porozmawiać o różnych rzeczach. Widzicie... No... Niby nowa seria, niby nowsze realia, lepszy sprzęt, a problemy zostają chyba nawet gorsze niż na bruździe, bo tam generalnie my tam chyba nie mieliśmy problemów z pieniędzmi. Tam było dużo sprzętu z takiego gratów, więc... I dużo z krów było, no nie? No, na samym początku mieliśmy dużo krów, no. To tam było dużo, a tam teraz... właśnie season inaczej działało. A tutaj kurczę, jest ciężko. No, będziemy sprzedawali zboża, no ale... Widzisz, to już na przykład owiec. Dlaczego? Można by sprzedać ten owiec. Nie, 33% nawiezienie. Trzeba będzie, kurczę, ogarniać nawożenia. No. Dobra. Jak widzicie, jest dosyć dużo tutaj problemów na tej serii i... Praktycznie każda rzecz, jaką tutaj ruszamy, to się wiąże z tym, że są wydatki. Mamy 200 tysięcy... chcielibyśmy oczywiście i wy też chcielibyście już tam w komentarzach czytałem pod chyba pierwszym odcinkiem, żeby klasy były. No panie, o czym my tu mówimy? Klasy, zobaczcie, mamy 200 tysięcy, kurczę, i nie przygotowani za bardzo i duże problemy. Tutaj nawet najmniejszy klas to, kurczę, by nas wydrenował porządnie. Chyba jednak przeprosimy się z Ursusami, ale takimi, wiecie, Ursusami, a nie jakimiś popierdółkami klepanymi kiedyś tam, niedawno. I po prostu będzie jednak więcej tych Ursusów. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. A ze mną dzisiaj kto nagrywał? Eci! Siemanko. I pan Osa. Pozdrawiam. Zapomniałem o was. Na razie.